trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Z nami Janek Bochowicz, Pogalika SW61. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry, rano, nie wiem. Tak, witam. Trochę chyba humor nietęgi po porażce Jurasa. Słyszałem twoje podpowiedzi, walte łokcie. Mogło ich wejść trochę więcej? No, mógł zrobić dużo więcej, no ale wiesz, żeby zrobić dużo więcej, trzeba chcieć zrobić, czy nie, Juras chciał zrobić dużo więcej, ale gdyby wrócił na ten tryb sportowy, może nie 8 tygodni przed walką, a 12, 14, wiesz, to efekt byłby dużo, dużo lepszy i dużo inny, ale no zabrakło, no po prostu zdrowia zabrakło i tyle. Pojawiały się głosy, że ta walka to ustawka, no myślę, że obaj panowie udowodnili, że to nie była ustawka, co potwierdza choćby twarz Łukasza. Myślisz, że może być siebie Łukasz zadowolony mimo wszystko, mimo tej porażki, z tego jak ten pojedynek wyglądał, bo nawet w trzeciej rundzie, mimo że nie miał siły, to z charakteru jeszcze tą obrotówkę pociągnął, która zachwiała Mariuszem. To już jest pytanie do Jurasa, tak? Wiesz, każda porażka, lepiej inaczej, to jest, wiesz, stara rzecz, która powiedział mi mój trener, że lepiej wygrać brzydko niż przegrać ładnie i żaden zawodnik się nie będzie cieszył, wiesz, z przegranej, choćby nie wiem jak była super, nie? Wiadomo, że lepiej zrobić, wiesz, fajną walkę i przegrać po fajnej, po emocjonującej, tak jak ta była, niż po jakimś tam, wiesz, słabej, no nie? Więc jakieś tam, wiesz, jakieś plusy na pewno z tego znajdzie, no ale wiesz, no przegrana to przegrana, więc no będzie nam przez jakiś czas smutno, najnormalniej w świecie. Przyjechałeś tutaj z Jankiem juniorem, powiedz mi, jak wpływa na ciebie tacierzyństwo, bo ja sam jako ojciec dwójki dzieci wiem, że to wpływa bardzo motywująco. Czy w twoim przypadku też tak jest, że narodziny syna spowodowały, że ty jeszcze bardziej chcesz? No tak, bo wiesz, no robię to też teraz dla niego, wiesz, chciałbym, żeby jego życie było jak najprostsze, wiesz, ułatwić mu, nie podać mu wszystkiego tak na tacy, ale ułatwić mu ten start i zabezpieczyć go, powiedzmy, gdzieś tam na przyszłość, więc daje mi to bardzo dużą motywację, radość, wiesz, nowa przygoda, wiesz, no wiadomo, że to zmienia całkiem życie, tak, i podejście i wszystko, ale ja czerpię z tego naprawdę pełnymi garściami i no jest cudownie. Twój pojedynek 4 września z Gloverem Teixeirą, czy do ciebie dotarły może jakieś informacje, że ta data może się trochę zmienić, bo Bredo Camotto na Twitterze napisał, że prawdopodobnie pojedynek Darrena Till'a będzie przeniesiony na tą galę 4 września, co mogłoby skutkować tym, że gala numerowana zostanie przeniesiona. No jakby wiesz, mi to nie przeszkadza, bo jakby ona była przeniesiona, to będzie przeniesiona później. Ja jeszcze nie jestem w takim treningu, wiesz, stricte przedwalkowym, jeszcze jestem codziennie, ale to jest też taki trening na spokojnie. Dopiero miałem wchodzić w taki okres, wiesz, mocny, także na razie czekam na jakieś potwierdzenie, czy... Ale dochodziły już jakieś słuchy, czy...? No wiesz, no coś tam dochodzi, także czekam na oficjalnie potwierdzenie, coś co się dzieje. Twój poprzedni przeciwnik Israela Adesanya mierzy się z Marvinem Vettorim. Marvin Vettori mówił, że chciałby to trochę w ten sposób jak ty rozegrać. On też miał taką dosyć równą tą pierwszą walkę z Israelem Adesanią. Myślisz, że jest w stanie odebrać mu pas w jego kategorii? Wiesz co, no wszystko się może zdarzyć, tak? Teraz pytanie, kto lepiej odrobił zadanie domowe, tak? Ja gdzieś tam obnażyłem, powiedzmy, te słabe punkty Adesani i teraz on pewnie na tym dużo pracował, więc pytanie, ile wypracował przez ten czas, jak wiesz, jak Vettori to włoży to w swoją grę, bo wiesz, ja mam inną grę, on ma inną grę, ja inaczej wyczekałem ten timing, inaczej podchodziłem do tych obaleń. Także to jest takie, wiesz, no wróżenie z fusów, no nie? Jak zapatrujesz się na powrót kibiców? Ty w ostatnią walkę toczyłeś też w studyjnej gali, tak? Z Izraelem Adesanią? Tak, w studyjnej. Brakuje trochę kibiców? Oczywiście, że brakuje, tak teraz wiesz, tutaj nawet będąc w narożniku, jak słyszałem tych kibiców, no to jest niesamowita energia, także się cieszę, że wiesz, że dołożono nam wiesz, dwa przęsła do łańcucha. Mam nadzieję, że one nie zostaną nam znowu odebrane za jakiś czas, także fajnie. No a za tobą też jeżdżą zazwyczaj fani, do tego ty układasz do każdej walki inną piosenkę, co też przykuwa uwagę, te twoje wejścia są takie dosyć specyficzne i komentatorzy UFC zwracają uwagę i odbija się to gdzieś szerokim echem, także tego ci życzę, żeby ta obrona mistrzowskiego pasa odbyła się przy pełnej publiczności, żeby nikt tego nie zabrał i żeby była zwycięska. Dziękuję bardzo, niech tak będzie. Dziękuję za poświęcony czas. Proszę bardzo.